Kreatyna to naturalnie występujący związek, który ma kluczowe znaczenie w uwalnianiu i magazynowaniu energii komórkowej. Najbardziej znana jest ze swojego działania pod kątem aktywności fizycznej i masy mięśniowej, ale kreatyna nie jest suplementem, który zwiększa Twoją masę mięśniową, jak niektórzy twierdzą. Czy warto suplementować kreatynę? Jakie są możliwe zastosowania dla kogo? I jakie protokoły suplementacyjne się sprawdzają? Na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Jeśli jesteś tutaj, bo chcesz poznać odpowiedź na pytanie, czy warto suplementować kreatynę, to odpowiem Ci: tak, warto. Natomiast jeśli masz kilka minut więcej, to chciałabym ten temat rozwinąć. Kreatyna jest jednym chyba z najbardziej przebadanych suplementów. Ponad 1000 publikacji naukowych już powstało na jej temat. I też jest jednym z bezpieczniejszych suplementów, bo jak pokazują badania, naprawdę praktycznie nie ma skutków ubocznych jej stosowania. Są badania na młodzieży. Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to również nie pokazano, że ona ma szkodliwe działanie. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o kobiety ciężarne, to tutaj wiadomo, że z tymi badaniami nieraz jest problem i też nie ma zaleceń do stosowania jej w ciąży. Czasami powiedziałabym, niestety, nie ma takich zaleceń. Natomiast jest bardzo bezpiecznym suplementem i tak naprawdę jedyny możliwy skutek uboczny, taki rzeczywisty, bo też różne głupoty nieraz możemy przeczytać i posłuchać w internecie, to jest zatrzymywanie wody w organizmie. Dzieje się to dlatego, że po prostu kreatyna potrafi wiązać wodę, potrzebuje sodu i po pierwsze to wiązanie wody odbywa się w mięśniach, więc to nie jest tak, że po prostu my będziemy oblani tą wodą i będziemy jakoś bardzo negatywnie to odczuwać. Natomiast no może nastąpić właśnie przy stosowaniu kreatyny na samym początku ten wzrost wagi, no bo jeżeli wiążemy tą wodę, no to po prostu mamy wodę w mięśniach i tego jest więcej. Ale po drugie, jest to zazwyczaj tymczasowe i gdy organizm się jakby przyzwyczai do wyższych poziomów kreatyny, to już tej wody tak nie magazynujemy. I tak naprawdę jest to bardzo, bardzo bezpieczny suplement. Badania nie potwierdziły negatywnego wpływu na nerki, na poziom kreatyniny, bo niektórzy też mieszają te dwa pojęcia i narosło sporo różnych nie do końca prawdziwych właśnie opinii, więc nie ma żadnych negatywnych działań kreatyny udowodnionych naukowo. Natomiast jest bardzo wiele pozytywnych i o nich chcę z Tobą porozmawiać, bo to nie jest tylko kwestia treningu. Nie tylko osoby trenujące warto, żeby suplementowały tą kreatynę, ale skoro ten trening jest taki najpopularniejszy, to od niego sobie zacznijmy. Rzeczywiście badania pokazują, że suplementacja kreatyny i wyższy poziom kreatyny w naszym organizmie wpływa bardzo pozytywnie na wzrost naszej siły i może przez to przyczyniać się chociażby do wzrostu masy mięśniowej. Dlatego, że kreatyna pomaga nam uzyskać taką natychmiastową energię. ATP to są takie jednostki energii w naszym organizmie, one w trakcie jakby rozpadu, uwalniania tej energii zamieniają się w ADP i mówiąc tak bardzo skrótowo, obrazowo, dzięki kreatynie ADP znowu staje się ATP i mamy po prostu większy zapas tej baterii, z której możemy korzystać. Więc ma to pozytywny wpływ na pewno na siłę i na trening siłowy. Można podnosić więcej, można podnosić większe ciężary, większa ilość powtórzeń również jest udowodniona, ale nie tylko siła, bo badań jest mnóstwo na różnych dyscyplinach sportowych i ogólnie jeżeli chodzi o performance, o taką wydolność, wydajność, szybciej, więcej, mocniej, to kreatyna po prostu jest tutaj wspierająca dla wszystkich rodzajów aktywności fizycznej i także nie dla zawodowych sportowców, tylko po prostu osób, które chcą być aktywne fizycznie, które chcą być sprawne, a co więcej, okazuje się, że także pozytywnie wpływa na regenerację po wysiłku, czyli po prostu mamy więcej tej siły i szybciej się regenerujemy. Jeżeli
Szczególnie na dietach ketogenicznych czy niskowęglowodanowych, bo to często się zdarza, bo mamy za małe zapasy glikogenu mięśniowego. Nie zawsze tak jest, ale tak bywa u niektórych osób. Jeżeli po prostu na treningu nie masz mocy, to polecam Ci spróbować suplementować kreatynę, tylko to nie jest taka jednorazowa dawka czy dwie dawki, to jest długofalowa suplementacja. Później sobie o tym porozmawiamy, jak się suplementować i jak to działa. To nie jest taki standardowy suplement. Natomiast w takim wypadku właśnie jak masz za mało tej mocy, to suplementując kreatynę powinno Ci się łatwiej trenować, dlatego że dzięki kreatynie zwiększa nam się ilość glikogenu mięśniowego, czyli właśnie tej łatwo dostępnej dla naszych mięśni w trakcie wysiłku energii. No dobrze, ale kreatyna ma naprawdę coraz więcej udowodnionych pozytywnych działań na nasz organizm, nie tylko pod kątem treningu. Kto jeszcze może na tym skorzystać? Już są badania pokazujące, że ma działanie takie przeciwzapalne kreatyna, więc skorzysta na tym praktycznie każdy. Natomiast druga kwestia to jest działanie takie neuroprotekcyjne. Są już badania nie tylko na zwierzętach, chociaż głównie na zwierzętach, które pokazują, że być może nawet kreatyna jest takim suplementem, który będzie wspierał nas w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi. Natomiast, co również ciekawe, kreatyna może pomóc obniżać poziom glukozy we krwi, dlatego że ma działanie związane z naszą glikemią, bo pomaga łatwiej wychwytywać tą glukozę i właśnie w formie glikogenu pakować ją do mięśni, czyli jest to związane z tym treningiem, ale tym samym może przyczyniać się do obniżania poziomu glikemii, szczególnie właśnie u osób, które mają z tym problem, czyli mają insulinooporność, cukrzycę. Tutaj kreatyna również może być pomocna. I kolejny element, który mnie mega fascynuje, to jest właśnie wspieranie mózgu, wspieranie procesów myślowych, kognitywnych. Badania różnego rodzaju były prowadzone na osobach i stwierdzono, że dzięki suplementacji kreatyny ich poziom takiej sprawności umysłowej z czasem po prostu wzrastał, a nie spadał. Możemy pracować, mieć taki jaśniejszy umysł, pracować lepiej, dłużej, efektywniej. I to też jest związane z tym zresztą, o co kilka osób pytało w komentarzach pod ostatnimi filmami, czyli temat depresji. Okazuje się, że nie, kreatyna nie leczy depresji, natomiast kreatyna, tak jak powiedziałam na samym początku, to jest naturalnie występujący związek w naszym organizmie. My go przyjmujemy też z pożywienia i go sami wytwarzamy. I okazuje się, że osoby, które chorują na depresję czy inne tego typu problemy, mają niższe zbadane poziomy właśnie kreatyny w mózgu. I suplementacja kreatyny razem z leczeniem, nie? To nie jest tak, że ja po prostu odstawiasz leki, jeżeli jesteś na farmakoterapii i bierzesz kreatynę, ale w połączeniu z leczeniem potrafi zmniejszyć symptomy chociażby depresji, więc to jest naprawdę fantastyczne, bardzo dobre działanie kreatyny w naszym mózgu. I też jeżeli chodzi o tą energię dla mózgu, to właśnie osoby z wiekiem nieraz mają niektóre większe problemy z zapamiętywaniem rzeczy, mówią, że trochę gorzej ten ich umysł funkcjonuje, dlatego tutaj kreatyna może być bardzo mocnym wsparciem, a dodatkowo wraz z wiekiem, kiedy mamy ryzyko sarkopenii, no to kreatyna oczywiście w połączeniu z treningiem siłowym i tą aktywnością może zapobiegać ryzyku sarkopenii, zmniejszania się masy mięśniowej, a jak mam nadzieję, wiemy wszyscy, to jest bardzo duże ryzyko później nawet zgonów, no bo jeżeli ktoś w wieku 80 paru czy 90 lat złamie sobie na przykład nogę, to naprawdę może to wręcz prowadzić do zgonu. No dobrze, ale teraz porozmawiamy sobie, bo to bardzo, bardzo ważne, czy suplementować tą kreatynę, czy wystarczy ją jeść, jeśli tak, to z czego, jak to wygląda. I mamy tak naprawdę właśnie trzy źródła, jeżeli chodzi o kreatynę. Pierwsze źródło to my wytwarzamy, nasz organizm sam sobie wytwarza kreatynę, wytwarza ją w wątrobie i nerkach. I nerki i wątroba mniej więcej mogą wytwarzać, bo to też jest dość indywidualne, ale od 1 do 3 gramów kreatyny na dobę. Nasz mózg również potrafi wytwarzać kreatynę. To jest niesamowite po prostu, co nasz mózg potrafi. Nie ma tam ani wątroby, ani nerek, ale on sobie sam tą kreatynę też wytwarza. I to mogą być podobne ilości, ale naukowcy mówią, że też to jest dość indywidualne i u niektórych osób mózg wytwarza tej kreatyny na przykład znacznie mniej. Więc to jest jedno źródło, czyli taka
endogenna produkcja kreatyny. To nie są duże ilości, no ale są. Drugie źródło to jest jedzenie. Produkty takie jak czerwone mięso przede wszystkim oraz owoce morza, łosoś, niektóre ryby. To są główne źródła kreatyny w naszej diecie. Co ważne, kreatyna zamienia się w kreatyninę pod wpływem wysokiej temperatury. Więc na przykład jeżeli mamy bardzo mocną obróbkę termiczną mięsa, no to wtedy tej kreatyny też zdecydowanie mniej przyjmiemy. I z diety jesteśmy w tej kreatyny w stanie pozyskać, przyjmuje się około 1 grama na dobę. Więc to nie jest jakaś duża ilość, ale pamiętaj o tym, że na przykład weganie, wegetarianie, osoby, które nie jedzą tych produktów, będą miały no, praktycznie zerowe przyjęcie kreatyny z diety, jeżeli nie będą jej suplementować. I były badania na weganach, którym badano właśnie poziom kreatyny. Okazuje się, że w mięśniach miały jej znacznie mniej niż osoby wszystkożerne. Trzecia metoda to jest suplementacja. I tutaj, jeżeli chodzi o suplementację, mamy monohydrat kreatyny, który jest taki najczęściej, najbardziej popularny, najczęściej stosowany i ja uważam, że właśnie jego warto suplementować. Tak naprawdę prosiliście o to, więc w opisie filmu podrzucę Wam marki i kreatynę, którą ja sama nieraz kupuję, do której też nie do wszystkich, ale mam jakieś kody rabatowe, więc sobie możecie na to zerknąć. Ale po prostu warto popatrzeć na to, czy producent do tej kreatyny jeszcze czegoś nie dosypał, żeby to był po prostu czysty suplement, bo to będzie jakby ważne. I taką kreatynę warto suplementować. W jaki sposób? To zależy. Jest taka już powiedzmy stara szkoła ładowania kreatyny, że jak najpierw musimy wysycić te swoje mięśnie, to szczególnie pod kątem treningowym kreatyną i bierzemy przez kilka dni wyższe dawki, a później podtrzymująco. Możesz to zrobić, ale jeżeli Ci jakoś bardzo nie zależy na tym aspekcie treningowym i na przykład, nie wiem, nie przygotowujesz się do jakiejś swojej życiówki i chcesz jak najszybciej uzupełnić kreatynę, bo jej nie suplementowałeś wcześniej, to nie ma potrzeby. Ale jeżeli chcesz wiedzieć, jak to ładowanie wygląda, to zazwyczaj zalecane jest przez około 4 dni 20 gramów tej kreatyny każdego dnia i później podtrzymująco około 5 gramów. Albo 5 gramów kreatyny, ale 4 razy dziennie, żeby ona się lepiej wchłaniała, właśnie przez 4 do 7 dni, to nam średnio podniesie poziom kreatyny w mięśniach o jakieś 20-40%. I żeby to utrzymać, właśnie mniej więcej to 5 gramów kreatyny stale suplementujemy codziennie. Natomiast jest też druga miara, gdzie mówi się, że pomiędzy 70 a 100 mikrogramów kreatyny na każdy kilogram masy ciała, co też nam daje plus, minus, w zależności właśnie no tutaj od wagi, ale od 4 do 8, 9 gramów tej kreatyny. I teraz powiem Ci, co ja robię i co Ci polecam. Ta dawka 5 gramów kreatyny, zazwyczaj też te miarki właśnie są po 5 gramów, bo to jest taka najbardziej popularna dawka, moim zdaniem jest dla większości osób naprawdę wystarczająca. Natomiast jeżeli ja miałabym depresję, bo też są badania to pokazujące, to pewnie brałabym 10 albo 20 gramów kreatyny, bo są badania pokazujące, że suplementowanie wyższych dawek, nawet do 40 gramów kreatyny przez kilka lat, z tego co pamiętam, nie przyniosły żadnych negatywnych efektów. Nie ma sensu też jakby tak dużo tej kreatyny brać, bo powyżej pewnego poziomu po prostu nie mamy dodatkowych korzyści, ale zgodnie z badaniami rzeczywiście branie tych 20 gramów do 20 gramów kreatyny, pomiędzy 10 a 20 przez okres przynajmniej 4 tygodni, wtedy większość osób pod kątem takim kognitywnym, przy właśnie jakichś problemach, chorobach typu depresja, te osoby odczuwały poprawę, więc gdybym miała tego typu problemy albo bym się przygotowywała do jakiegoś ważnego, nie wiem, maratonu czy wysiłku fizycznego, to pewnie wzięłabym przez jakiś czas wyższe dawki, ale standardowo te 5 gramów kreatyny to jest dobra ilość. Natomiast to nie działa tak jak jakieś leki nootropowe, niektóre adaptogeny, grzyby funkcjonalne, czyli na przykład bierzesz tą kreatynę i czujesz taką jasność umysłu albo od razu masz więcej siły na treningach. No niestety tak to nie działa i my tej kreatyny nie możemy sobie tak wziąć raz i odczuć poprawę albo wziąć raz dużo i po prostu czuć się świetnie.
To jest efekt kumulatywny zwiększania tej kreatyny w naszych mięśniach i w naszym mózgu. Dlatego no, przynajmniej kilkutygodniowe stosowanie cały czas tej kreatyny daje nam dopiero rezultaty. Więc jak ktoś, nie wiem, przez tydzień sobie pobrał kreatynę i mówi, że nie widzi różnicy, no nie widzisz jej, bo nie masz prawa jej widzieć, bo kreatyna tak nie działa. Także tutaj nastawiamy się na stałą suplementację. Jeżeli możesz się na to nastawić, to bardzo Ci polecam suplementację kreatyny. Jest to stosunkowo nie tak drogi suplement. Ma bardzo mało skutków ubocznych, jest bardzo dobrze przebadany, ma dużo korzystnego działania dla całego naszego organizmu, mięśnie, mózg, protekcja, przeciwdziałanie różnego rodzaju chorobom, więc naprawdę warto i tak naprawdę zarówno osoby dorosłe, jak i starsze, jak i nawet młodzież. Myślę, że szczególnie tutaj w jakimś takich przy problemach właśnie typu depresja albo u młodych sportowców to też może się sprawdzić. Więc ja jestem na tak, jeśli chodzi o kreatynę. Mam nadzieję, że kompleksowo omówiliśmy sobie ten temat i już teraz nie masz wątpliwości, czy kreatyna jest dla Ciebie, czy nie. A jeśli jeszcze masz jakieś pytania, czy masz może jakieś inne suplementy bądź tematy, które chcesz, żebym omówiła na kanale, to zapraszam do komentarzy. Tymczasem pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!